Przeszliśmy przez wszystkie uchwały. Bardzo proszę oczywiście. Proszę Państwa, mamy kartę zgłoszeniową udziału w konkursie wieńców dożynkowych. Czy ktoś życzy sobie startować w konkursie wieńców? Patrzę na Marzenę, ona spuściła głowę, wie pan, wygrany właśnie. Ale to jest dowolne. Proszę Państwa, zostawiam to. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam. To nie jest w imieniu dzielnicy, to jest w imieniu własnym. Indywidualna. No chyba. Osiedle się zgłosić. Chyba, że osiedle, parafia się może zgłosić. No, grupa ludzi. Jeżeli ktoś chce się podjąć takiego zadania, proszę bardzo. Proszę Państwa, nie mam bardzo dużo uwag, także będziecie Państwo szczęśliwi. Jedna rzecz bardzo ważna. Julia, potrzebuję Cię tu. Julia. Julia! Potrzebujesz, dlatego że to jest ważna informacja. Dotyczy to co prawda terenu dwoje radnych, czy tam jednego, ale tutaj musimy się wszyscy jako rada na tym powiedzieć. Szanowni Państwo, chodzi o to, że teraz do projektu przebudowy Królowej Jadwigi i Korbutowej mieszkańcy mogą składać szybko wnioski o podłączenie do odbioru wody opadowej. Ja powiem szczerze, nie wiem dlaczego na etapie spotkań żaden przedstawiciel Zdziwiku tego nie poruszył, tylko teraz już po spotkaniach z mieszkańcami, po konsultacjach, no niemniej jednak naszą rolą jest się tym zająć. I wielka prośba, żebyśmy, my zrobimy w tym tygodniu tu w sekretariacie na ten temat ulotkę i bardzo bym prosił, no nie wymagajmy, żeby Julia chodziła od domu do domu ulotki zanosiła. Nie robię świeżych wrażenia osoby, która nie może tego wykonać, ale mówmy się z szacunku do stanu, w jakim jesteś. Nie powinnaś odwiedzić więcej niż kilku domów. Ale resztę, żeby pomóc Julii. Ale to do mnie. To gdzie jest przebudowa? To my cię zapraszamy. Nie ma problemu. Wzdłuż Korbutowej, wzdłuż Królowej Jadwigi. I również mówię to do wszystkich radnych, żeby o tym mówić, bo znacie tam mieszkańców, to są wasi sąsiedzi, ewentualnie nie sąsiedzi, ale znamy, żeby o tym mówić. To jest jedno. To nie to. To na przykład. Tak, szanowni Państwo, 19 lipca o godzinie 11, to nie jest delegacja w siedzibie CEO, można być obserwatorem na posiedzeniu komisji przetargowej dotyczącej zadania modernizacja podwórki budynku szkoły podstawowej nr 32. Czy ktoś z Państwa radnych chce się wybrać? CEO od kilku miesięcy zaprasza nas do obserwowania takich rozstrzygnięć przetargów. Nie ma obowiązku chodzenia, ale dają nam taką możliwość. Stąd jest to w dzielnicy, jeżeli ktoś się czuje na siłach i chce uczestniczyć, to proszę do pani Grażynki wziąć sobie termin i teraz tak. Proszę Państwa, to ja na koniec chciałbym powiedzieć do Państwa także życzę Państwu super wypoczynku, żebyście wrócili wypoczęci, żeby po urlopach, że tak powiem, wszystkich wielkich przyjaciół dalej mogli pracować jak do tej pory. I to tyle z mojej strony przed urlopami. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby zwoływania sesji nadzwyczajnej, aczkolwiek trzeba się z tym zawsze liczyć, bo może być coś, co będzie istotne z punktu widzenia finansowego lub bardzo ważna jakaś kwestia. Cieszę się, że udało nam się przegłosować uchwały dotyczące i planu, i studium, bo one były dość istotne. Oczywiście, jeżeli będą uchwały, które zarząd będzie musiał podejmować, będą one ważne dla poszczególnych komisji, będziemy informować przewodniczącego komisji merytorycznej. To tyle z mojej strony. Proszę, jeżeli ktoś ma jakieś komunikaty i uwagi, proszę bardzo, Marzenka. Chciałbym zaprosić wszystkich radnych na obchody 70. rocznicy pacyfikacji na woli Justowskiej, na Mocy Męczeńska, ulica 28 lipca 1943. I chciałabym się zapytać, czy które z koleżanek i kolegów mają wybrać? Na komisji zgłosił się Łukasz. Odpowiadam, jeśli będę w Krakowie, a raczej będę, bo ja raczej urlopów nie mam, to oczywiście będę. Ja potrzebuję podobać. Ja potrzebuję podobać. Potrzebuję podobać. Nie ma na odpływ, bo to jest za 15.4. Rado? Tak.
Za 15-16 zaczynają się obchody, potem jest msza, rozumiem, tak? A o 17 złożenie wieńca. 28. Już mogę, następny sobie udzielić głos. Ja chciałam zwrócić uwagę, że też jeśli nie będę akurat wyprawą, to tam nie przyjdę. Krzysiu Kwarczak, proszę. 28 lipca, niedziela. Krzysiu Kwarczak, proszę. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa to zostało przyjęte przetarg na senatorską. Ten przetarg oznaczał wtedy około 130 tysięcy w stosunku do kwoty, którą firma utrzymaniowa na wykonanie tego zadania sobie zarzuciła. I jeszcze w związku z tym, a propos naszej dyskusji z panem radnym Andrzejem Hawrankiem... To może poczekaj chwilę, poprosimy pana Hawranka, jeżeli odnosimy się do naszych, bo wydaje mi się, że nie szedłem do tego dyskusji z panem Andrzejem Hawrankiem bez udziału. Ja tylko chcę powiedzieć, że tak chyba dokładnie to 105 tysięcy zostało zaoszczędzone w sposób wyrokowy. W każdym razie oszczędność jest to znaczącej kwoty. Mi chodziło o ta wypowiedź, która tak zbulwersowała pana radnego Hawranka, to chodziło mi o, tutaj przytoczę fragment z protokołu sesji, Andrzej Hawranek zgłosił wotum separatum do przyjętej uchwały, stwierdził, że podjęta przez radę sesja z duchą pewnością oznacza, że zadanie, które ma być wykonane w drodze odrębnego przetargu, w ogóle nie zostanie zrealizowane, a przeznaczone środki pieniędzy przepadną. Oto a w tym momencie, z racji tego, że już podpisana umowa z wykonawcą, przetarg dostrzegnięty, istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że to zadanie zostanie wykonane, więc tu stwierdziłem, że pan radny Hawranek się mylił, już do dwóch wypowiedzi w czasie sesji, to można na nagraniu Fundacji Starczyka zobaczyć m.in. o czas potrzebny na przygotowanie SIFS-u i tam parę szczegółów, jeżeli państwo radni chcą, no to mogę państwu wysłać, no, bo pan radny Hawranek zagroził mi, że chce wytoczyć proces oskarżenia prywatnego przeciwko mojej osobie. Jeżeli chce, to oczywiście ma takie prawo. Myślę, że obrona w sądzie nie będzie dla mnie trudna. Tyle, że chciałem też poinformować pana radnego Hawranka, jeżeli taki złożył wniosek, to ja zgodnie z kodeksem postępowania karnego w sprawie prywatnego wymogu złożyć wniosek o oskarżenie wzajemne. Ja taki wniosek złożę, więc nie wiem, czy pan radny, czy panu radnemu Hawrankowi się to opłaci, tym bardziej, że wszystkie moje wypowiedzi jest udokumentowana na granie. Tak samo w sprawie senatorskiej dyskusja, wszystkie argumenty, które padały, są udokumentowane na granie protokołem sesji, więc tu sprawa będzie w 100% jasna. I jeszcze przy okazji, już tutaj jestem przy głosie drugie oświadczenie, z racji tego, że się nie zgadzam z polityką dzielnicy w kwestii sportu, a głupia by tam polityka filmowa, jako przewodniczący komisji, że na dzisiejszej komisji złożę rezygnację z połączenia komisji, więc to pewnie na sierpniowej sesji ta rezygnacja będzie głosowana. Dobrze, pan Andrzej Hawranek, rozumiem, że dzisiaj. Tak, chcę się odnieść. To tak, senatorskiej się zmyliłem i mówię to publicznie i w związku z powyższym pomyśleć każdemu się wolno, co nie znaczy, że kłamałem w tej kwestii, a takie słowa padły ze słów pana radnego Kwarciaka parokrotnie. Zresztą wypowiedź, cały kontekst wypowiedzi, który jest nagrany, to prawda. Nie dotyczył i nie zaczął się od ulicy Senatorskiej, tylko zaczął się dzisiaj, tylko zaczął się od, że tak powiem, od innych wypowiedzi. Zostałem personalnie zaatakowany. Swoje zdanie podtrzymuję, a jak sąd zadecyduje, pożyjemy, zobaczymy. Taka jest prawda. A co do senatorskiej, to powtarzam, myliłem się i przyznaję się do błędu, pomyliłem się, co nie znaczy, że kłamałem, co mi zostało publicznie parę razy zarzucone. To tyle, dziękuję. Ale adwokat, no to do pana radnego chodziło mi o kłamał w sensie potocznym, czyli mijał się z prawdą. No to jeżeli to pana radnego ujawniło, stwierdzenie kłamałem, to pan radny się po prostu pomylił i... To oczywiście, jeżeli pan chce procesować się, to oczywiście mogę. No proszę bardzo. To też w środku przegadnie musi pan pokryć koszty reprezentacji prawnej. A to o tym, co panowie rozmawiacie przed sądem, słuchajmy się, że to jeszcze ostatnie, słuchajmy się, że adwokatem wyprawiedzi pana radnego Kwarciaka, skoro polityka dzielnicy panu radnemu Kwarciakowi nie odpowiada, a wyraźnie to przed chwilą powiedział, no to może należałoby iść dalej niż rezygnacja z przewodniczącego komisji sportu i po prostu złożyć mandat. No i wtedy nie będzie problemu. Będzie pan radnemu krytykować politykę dzielnicy, bo znajdując się wewnątrz dzielnicy i będąc radnym z wyborów, mówienie, że polityka dzielnicy mi nie odpowiada, no jest dla mnie takie, które powiedziałbym, dziwne, no ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. W związku z powyższym ja apeluję, żeby pan radny Kwarciak był konsekwentny w swoich działaniach i po prostu złożył mandat.
Dobrze, czekaj, nie będzie adwocent do adwocent do adwocent, czy Łukasz nie będzie. Cały czas ja drżę, prawda, o cały ulicę Komorowskiego, gdzie przetarg jeszcze nie ruszył, więc mimo wszystko mam wydaje, że Andrzej Komorowski to po prostu realizowanie wszelkich inwestycji, żeby obserwował. Ja mam nadzieję, że będzie się mylił także w tej kwestii i bardzo proszę się służyć. Bardzo sobie tego wszyscy życzymy, więc tutaj ale inna pozytywna rzecz, jak zauważyłem, co zostało zrobione. Nasza uchwała w sprawie zawieszenia tabliczek odnośnie nazwy rzeki została wykonana, czyli tak zauważyłem na jednym z mostów. Ale na tym, na jeżeli to ktoś wie, że tam pojedzie. Z tego pytania. Takie małe, małe, pozytywne rzeczy, nawet takie drobne uchwały, co są. Dobrze, ja myślę, szanowni państwo, że wszystko jest powiedziane. Marcin, proszę. Ja tylko tak powiem, może optymistycznie, tak jeszcze być nerwowy, jak 100 tysięcy zyskaliśmy, to starym. Brawo na te słowa, Marzegra. Proszę ci się, jeszcze wytrzymajmy chwilę. Ja mam takie pytanie do koleżanek i kolegów radnych pracujących w merytorycznej komisji, która zajmuje się oświatą. Co oni na traktowanie przez kolegę przewodniczącego ich własnej osoby i także traktowanie no, i naszych wyborców, i dzieci naszych wyborców, no, nie wiem. Nie zostajecie poinformowani o tym, że nawet nie ma komisji, komisja zazwyczaj odbywa się 10 czy pół godziny przed sesją. No moim zdaniem jest to nieprofesjonalne, niedobre, coraz więcej czy słyszymy złych rzeczy na temat pracy komisji. Ja nie wiem, czy mam to odnosić do was wszystkich, że wszyscy się pracujecie, czy po prostu pan przewodniczący, że tak powiem, brzydko lekceważy i mieszkańców, i dyrektorów placówek, i także swoich własnych kolegów. I czy zamierzacie coś z tym zrobić? Ja mam pytanie do osób, które są z Komisji Edukacji. Czy dzisiaj ktoś wiedział, że nie będzie komisji, nie, którą zwołał pan przewodniczący na rozmowę 17? Krzyśka nie było, więc pytanie, czy wiedziałeś, że nie ma komisji, czy... Wiedziałem, że zapytałem SMS-em. A, czyli osobiście tobie odpowiedział na SMS-a, że odwołał komisję, którą nie poinformował. Tak, no, poprzednim razem nie powinna być w ogóle uznana ta komisja, bo nie było w porządku. Właśnie. Nie, ja na liście mam to. Przepraszam, jeżeli radni podpisują się, ja dostaję listę i są podpisy, to szanowni państwo, to wy siebie szanujcie przede wszystkim, żeby sprawa była jasna. Dobrze, czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwagi do Julia? Proszę o ciszę. Mogę się tylko odnieść do tego tematu w ten sposób, że nie dostaliśmy w tym momencie maila, bo też jest Komisja Edukacji, dostałam maila i SMS-a o tym, że komisja jest odwołana, byłam w piątej i przyznam uczciwie, że... A kiedy dostałaś maila? Nie dostałam maila ani SMS-a, aha, czyli ja byłam w piątej na komisji, której nie było, ponieważ zostałam poinformowana o jej odwołaniu i przyznam uczciwie, że o ile jeszcze rok temu nie było, że to dla mnie wielkim problemem, teraz jest to dla mnie potwornym problemem. Mam nadzieję, że to jest ostatni raz, chociaż nie mam jak się odnieść. Łukasz. To nie jest też kwestia odpady komisji, bo były problemy z konkursami. Nie ma go tutaj, więc nie chciał, prawda, ale myślę, że jest to dyskusja, którą warto zastanowić. Nie ma też okazji do tego, żeby porozmawiać. Oni przyszedł, mówią wprost. A ja widzę nawet kandydata Babaka i proszę, który się musimy pisać z komisji. Ale proszę, a nie zapisał. Szanowni państwo, proszę zostawić to już na komisję, proszę Andrzeja. Właśnie to chciałem zaapelować, że faktycznie pewne praktyki są naganne i nie ma co na ten temat polemizować. Ale proponuję, żeby po prostu na komisję kiedyś się odbędzie. No, zakładam, że pan przewodniczący zwoła tą komisję i przyjdzie. Nie, będzie... nie mam, że tak powiem. I będzie wtedy miał możliwość wytłumaczyć się, dlaczego tak postąpił, a nie inaczej. A następnie członkowie komisji zadecydują, co dalej z tym panem zrobić. No jeżeli komisja się nie odbędzie, bo pan przewodniczący na przykład jej nie będzie zwoływał, co jest jego też w jakiś sposób prawem, no to wtedy po prostu nad sprawą będzie się musiał pochylić zarząd i też podjąć jakieś działania, żeby ta komisja zaczęła pracować. Ale mówię, na obecną chwilę bym apelował, żeby po prostu próbować tą sprawę rozwiązać na forum komisji. Jeżeli
komisja uznaje, że obecny przewodniczący nie nadaje się do pełnienia tej funkcji, no to są, jest droga ku temu, żeby takim rzeczom zapobiec. Ale no, praktyki są naganne, ponieważ nie ma tutaj Piotra Pomidajskiego, który jest przewodniczącym, no to tak trochę, no właśnie, to co Paweł powiedział, niezręcznie, że tak powinien wypowiadać się na... Przepraszam, Marcin, no. Przepraszam, to co powiedział Marcin. W związku z powyższym proponuję i apeluję do członków komisji, żeby na najbliższej komisji pochylili się nad tym problemem. No, jeżeli komisja nie zostanie zwołana, to wtedy nad problemem będzie się musiał pochylić zarząd. Tak, czyli ja tu powiem, że zarząd może tylko rozwiązać komisję, nie może odwołać pana przewodniczącego, żeby państwo wiedzieli. W związku z czym ustalmy sobie taki harmonogram, że komisja do następnej sesji, a tak naprawdę do naszego zarządu kilka dni przed sesją, ktoś z komisji nam przekaże, jeżeli nie pan przewodniczący sam, jakie jest stanowisko komisji, a zarząd się zastanowi wtedy, co dalej zrobić. I jeszcze tylko jeden komunikat. Od 22 lipca do 4 nie ma pani Grażynki, idzie na urlop. Życzymy wypoczynku i proszę państwa radnych, żeby pamiętali, że w tym czasie dzielnica będzie funkcjonowała tylko w godzinach obowiązku funkcjonowania i być może i niekoniecznie do 15:30. Dobrze? Żeby państwo wiedzieli, ponieważ pani Terenia i ja bardzo często musimy jechać do urzędu i te godziny 11:00-13:00 zawsze, znaczy wcześniej od rana, ale do 13:00, ale proszę nie oczekiwać, że siedziba dzielnicy będzie zawsze do 15:30 w te dwa tygodnie otwarta. Czy jeszcze jakieś uwagi, komunikaty? Rozumiem, że wyczerpaliśmy porządek obrad. Ja państwa zapraszam po sesji wszystkich zainteresowanych koncepcją skweru Konika Zderzenieckiego. Zamykam obrady 43. sesji Rady Dziennicy 7 Izby. Dziękuję.